Szanowni Państwo, gmina Wiązownica ma dwóch kandydatów na stanowisko wójta gminy. Jednym z nich jest Marian Jerzy Ryznar, który jako pierwszy przyjął nasze zaproszenie. Panie wójcie, pan jest doświadczonym samorządowcem i proszę nam powiedzieć, jak podsumuje pan te ostatnie lata, tą ostatnią kadencję? Panie redaktor, szanowni państwo, można by było dużo mówić o różnego rodzaju inwestycjach, które się udało przeprowadzić. Niemniej myślę, że czas antenowy mamy ograniczony, więc powiem stopniowy, systematyczny rozwój wszystkich miejscowości. Ja zapraszam do obejrzenia się, gdyby w prawo, w lewo, przed siebie i za siebie, żeby zobaczyć, co się zmieniło pod moją posesją, w moim sołectwie, czy właśnie w tej mojej gminie. Mamy tutaj takie pozytywne sygnały od gości nas odwiedzających, że jednak gmina wychodzi na takiego lokalnego lidera, chociaż generalnie powiem, że gratuluję też wszystkim kolegom dookoła. Podkarpacie staje się bardzo ładne, więc nie możemy zostać z tyłu, a z drugiej strony nie ukrywam, chcę, żebyśmy byli w czołówce. Tak jak wcześniej wspomniałam, ma pan to wieloletnie doświadczenie. Zna pan ludzi, zna pan swoich mieszkańców. Czy to stawia pana tak jakby troszeczkę na lepszej pozycji w stosunku do kontrkandydata? No na pewno tak. Proszę państwa, jeżeli zna się dokładnie mankamenty domu, w którym się mieszka, no to się wie, czemu trzeba się przyjrzeć dokładniej, co trzeba poprawić, co trzeba wymienić. Ja w tej gminie mieszkam, w tej gminie pracuję już mnóstwo lat, znam każdą ścieżkę, dróżkę, znam ludzi. Ja nawet wiem, jaki petent do mnie przychodzi, że jeden potrafi sobie podanie napisać, a drugiemu trzeba pomóc w napisaniu podania, bo po prostu on rzadko bywa albo nie ma takich umiejętności. Jest dobrym murarzem, ale z administracją nie ma nic wspólnego. Jest dobrym kierowcą, ale dla przykładu do urzędu przychodzi raz na rok i trzeba go po prostu obsłużyć w szerszym zakresie. Więc znajomość i terenu, i ludzi, i problemów na pewno pomaga. Dodatkowo jest jeszcze druga strona naszej pracy, znajomość prawa, znajomość przepisów, bo te niestety nas wiążą. To nie jest tak, że sobie wójt coś pomyśli, rada coś uchwali i wszystko się da wprowadzić w życie. Są określone możliwości działania, ale też i określone obowiązki, więc trzeba patrzeć na szanse, ale również trzeba patrzeć i na ograniczenia. Mając to poparcie w Radzie, lepiej się rządzi, łatwiej? Na pewno tak, na pewno tak. Ta Rada była w większości obsadzona ludźmi z mego komitetu, chociaż miałam tam też grupę opozycyjną. Różnorodność dodaje folkloru, tylko że czasem ten folklor w takim wydaniu dosyć agresywnym przeszkadza. Po prostu myślę, że w gminie jednak rada to powinna być taka grupa, która doradza, która debatuje, a nie tylko oskarża i szuka dziury w całym. Takie podejście szukacza dziury w całym nie jest, myślę, powołaniem radnego. Raczej radny powinien się koncentrować na tym, że materiały, które dostaje, przeanalizuje, że zauważy ewentualnie jakieś błędy, uchybienia, że porozmawia z mieszkańcami, podniesie ich postulaty, a nie, że tylko szuka jakichś usterek i żeby propagandowo się sprzedać, jak on to pilnuje praworządności, gdzie czasem nie ma pojęcia o prawie, powiedzmy otwarcie. Pan często powtarza, że pan nie obiecuje, ale jakieś plany na kolejną kadencję, jeżeli uda się zająć stanowisko wójta, pan ma? Panie rektor, te plany i tak do państwa, te plany to są i moje marzenia. Ja się z tą gminą utożsamiam i mówiąc szczerze, właśnie nie chcę, bo wie pani, że od planów do marzeń to jest taka wąska linia, a że marzenia dosyć często są przepiękne i mało realistyczne, więc nie chciałbym tak wszystkiego mówić, co mi się marzy. Natomiast parafrazując powiem, marzy mi się dobrze urządzona, w sensie infrastruktury, ładnie utrzymana i niedroga gmina. Niedroga gmina, bo to myślę, że wtedy mieszkańcy będą pozytywnie oceniać, że
Będą mieli działki budowlane, na które będą mogli się po prostu wybudować, ale będzie ich stać na utrzymanie po prostu tej swojej posesji, bo nie będą zbyt duże podatki dla przykładu. Nie mają podatku od garaży, nie mają podatku od mieszkań, nie mają podatku od stodoły czy stajenki dla nierolnika. My podatki mamy 50% obniżone w stosunku do stawek maksymalnych obowiązujących w Warszawie, ale też w niektórych gminach sąsiednich. My nie płacimy dużo za wodę i nikt wchodząc pod natres nie patrzy, że już kolejna złotówka gdzieś tam na liczniku bije. Czy że za odprowadzanie ścieków, więc po prostu gmina przyjazna, gmina otwarta poprzez opłaty, poprzez usługi, poprzez utrzymanie obiektów publicznych, dobre szkoły, dobre ośrodki kultury, ośrodki sportowe, ale też i przez urząd chociażby. I to jest takie moje marzenie. A plany, no to ciągle podnosić poziom po prostu życia poprzez inwestycje. Mieliśmy 17 placów zabaw, uważam, że jest ich jeszcze za mało, że niektóre już swoją żywotność techniczną po prostu skończyły i wymieniamy, ale pojawiają się na przykład oczekiwania na siłownię. Udało się nam wybudować w tej kadencji dwie hale sportowe, ale jest jeszcze jedna szkoła, która tej hali nie posiada. Marzą mi się, myślę, że całkiem realnie, baseny, nieduże baseny. Przyglądałem się tym technologiom, które już gdzieś ktoś prywatnie zastosował i myślę, że gminę stać na przykład na 300 tysięcy na taki nieduży basen z głębokością do 1,20 m, gdzie nie trzeba ratownika, z automatycznym utrzymaniem czystości wody praktycznie w każdej miejscowości, co by na pewno pomogło dzieciom w nauce pływania, ale też i było formą rekreacji czy odpoczynku dla mieszkańców. Trzeba na bieżąco rozmawiać z ludźmi, na bieżąco analizować ich potrzeby i pod to te plany rysować. Ja ich mam dosyć dużo, ale mówię, gdybym teraz chciał wyliczyć, to musiałbym mówić w tej miejscowości to, w tej miejscowości to. Problem chodników. My mamy w miarę dobre drogi, niektóre trzeba już poprawić po 10 latach, ale na przykład brakuje nam chodników. Przy drogach wojewódzkich są dużym problemem, przy drogach powiatowych, gdzie współdziałamy z powiatem, ale i przy drogach gminnych. Mamy dużo oświetlenia, ale jeszcze są pojedyncze przysiłki, gdzie tych świateł w odpowiedniej ilości brakuje. Mamy przedszkola, ale przedszkola, które nie pracują w czasie, gdzie rodzic jest w pracy, więc trzeba pomyśleć o przedszkolach po prostu, tych, które zabezpieczą praktycznie na większość dnia opiekę nad dzieckiem, więc tych planów jest sporo. Mamy szkoły, ale dla przykładu szkoła w Szówsku staje się za mała, a duże osiedle na Krzyżówce w Szówsku w połączeniu z Koniaczowem, Surochowem, gdzie jest tutaj tendencja, żeby zatrzymać dzieci na miejscu, wymaga być może nowego obiektu właśnie na tej Krzyżówce. Więc tych planów jest sporo. Przy czym mówię, ja nie chciałbym deklarować tak wyraźnie, bo byłoby to bardzo dużo, a później z kolei, żeby się tłumaczyć, że coś tam się nie udało. My też musimy pamiętać jedno. Z własnych środków gmina nie udźwignie wszystkich wezwań. Więc trzeba obserwować, jakie środki pomocowe się po prostu pokazują w zasięgu samorządu i w ślad za tym iść z inwestycjami czy z jakimiś większymi remontami. Dopytam jeszcze o Radawę, bo Radawa to jest perełka gminy Wiązownica, znana już nie tylko u nas w regionie, ale i też praktycznie w całej Polsce. Przyznam się osobiście, że sama bardzo często jeżdżę tam w okresie letnim. Co z Radawą? Będzie coś więcej, lepiej? Ja myślę, że na Radawę przyszedł czas, żeby zrobić drugi krok. Podnieśliśmy ją delikatnie mówiąc tak, no troszeczkę z popiołów, nie chcę powiedzieć z ruiny, bo żeby to politycznie było kojarzone, ale była zaniedbana, dzisiaj pewien poziom osiągnęła, ale trzeba zrobić drugi krok i po prostu pójść w kierunku dalszego rozwoju. Przy czym nie może to być kosztem całości gminy. Tutaj po prostu stopniowo, systematycznie trzeba dążyć do tego, żeby Radawa stała się ośrodkiem wsią letniskową. Nie obiecuję uzdrowiska, to jest na razie dzisiaj myślę, że niemożliwe, ale wsią letniskową, która będzie miała coś do zaoferowania przez cały rok. Marzy mi się, chociaż teraz nie zdążymy, mała szkółka narciarska. Nie mamy tam stoku i nie zrobimy stoku. Nawet gdybyśmy mieli górę, jak w Przemyślu, to po prostu by za mało, bo Przemyśl ma kłopoty, żeby utrzymać swój stok, bo jadą do Uszczyk, dobrze narciarze. Natomiast wiele dzieci chce się uczyć, wielu rodziców chce się uczyć i myślę, że te
ośle góreczki, które tam mamy, nawet ten brzeg nad zalew, gdzie nie ma wody, można wykorzystać, mały wyciąg orczykowy i chociażby tego typu. Z drugiej strony baza noclegowa, prywatna, ale nastawiona też na sezon. Myślę o inwestycji, która w tym roku nie wyszła na ośrodku, że domki, ale takie całosezonowe, a w kolejnym kroku na przykład boisko z sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej, bo już mamy kort tenisowy, mamy po prostu boiska do siatkówki, do koszykówki, żeby na przykład ściągać kluby sportowe, może lokalne, może ponadlokalne i żeby to się stał taki ośrodek chociażby poza sezonem dla sportowców, w którym można przybywać, czy dla grup jakichś innych zorganizowanych. Miałem dosyć duży popyt jak gdyby na Radawę, tak to nieładnie powiem, poza sezonem, wczesną wiosną przez szkoły i po sezonie jak szkoły zaczynają. Przy czym możemy im zaoferować plac zabaw, możemy im zaoferować te boiska, możemy im zaoferować po prostu plac biesiad, ale niedużo więcej. Więc trzeba pomyśleć na ten drugim krokiem dla Radawy. Przy czym mówię, to nie może się odbyć kosztem zmniejszenia nakładów czy podniesienia kosztów życia pozostałych miejscowości. To ma być zrównoważony rozwój. Zarówno Szóstko ma się nadal rozwijać, jak i Wiązownica, jako te duże miejscowości, ale i Wólka Zapolska, Surmaczówka czy Młodycz. Ja za cel sobie postawiłem, że ta gmina ma być w miarę o wyrównanym poziomie życia. Wiem, że to jest trudne, bo nawet w miastach są centra pięknie utrzymane i są no, w dużych miastach, może nie jeszcze nie u nas, slumsy. Ja do takiej sytuacji bym nie chciał dopuścić. Pan tak pięknie mówił, udało nam się to zrobić, mamy to, szkoły, place zabaw, ale czego się nie udało? Bo na pewno czegoś się nie udało zrobić. Oj, bardzo wiele. Bardzo wiele. Nawet w tym roku chociażby zaplanowane oświetlenia. Niestety 3 przetargi, na małe inwestycje nie mieliśmy wykonawców. Na niektóre drogi też nie złożone zostały oferty, więc gdybym chciał wymieniać, to jest długa lista. Właśnie mówimy o tych marzeniach. Marzenia zawsze są piękne. Czasem je wrzucamy wszystkie prawie, że w budżet, ale później nagle się okazuje, że rzeczywistość weryfikuje i czegoś się nie da. Kanalizacja. Ja myślałem, że pójdziemy dalej z nią. Kończymy jedną wioskę, ale jeszcze tej kanalizacji w kilku wioskach nie ma. Procentowo mamy 70% mieszkańców korzystających z kanalizacji, ale te 30%, troszeczkę więcej, 30 parę, w tych małych miejscowościach ciągle na tą kanalizację czeka. A dlaczego nie zrealizowaliśmy? Myślałem, że pójdzie program Błękitny San, dofinansowanie do gmin, które pomimo, że nie są aglomeracją w trybie przepisów unijnych, to dostaną pieniążki, żeby kanalizację zrobić. Bo przepisy unijne są dosyć restrykcyjne. Tu możecie robić, bo to się ekonomicznie opłaca. 120 mieszkańców na kilometr sieci dostaniecie i tam wszędzie mamy zrobioną, a tam nie dołożymy, bo po prostu jest to ekonomicznie nieuzasadnione. Myśleliśmy, że będzie ten lex specialis, czyli ten program Błękitny San, który zakłada, że wszystkie gminy, obojętnie jakie miejscowości mają, to dostaną dofinansowanie. Z własnych środków są to zbyt duże koszty i byłby dylemat. Albo zatrzymujemy rozwój dróg, oświaty, sportu, kultury i pchamy w kanalizację w małych miejscowościach i później do tego dokładamy, albo czekamy na zielone światło, na pojawienie się po prostu dofinansowania. Program fotowoltaiki. Zebraliśmy wnioski, ale zbyt małe środki, wręcz symboliczne środki w województwie po prostu nie pozwoliły tego programu uruchomić, a to jest przyszłość. Więc tych rzeczy, które się nie udało zrobić, jest dużo. Ja się tego nie wstydzę, ubolewam. Być może są tam gdzieś i nasze błędy, nasze zaniechania, no ale nikt nie jest idealny, to powiedzmy otwarcie. Niektórzy, którzy mówią, wszystko zrobiłem, wszystko zrobię, dla mnie są czasem po prostu mało wiarygodni. Rzeczywistość zależy od wielu czynników. Znajomość prawa, znajomość ludzi, znajomość procedur na pewno pomaga. I my tutaj myślę, że sobie nieźle radzimy. Piszemy sami wnioski, nie korzystamy z firm zewnętrznych. Kwotujemy praktycznie w każdym naborze. No ale nie zawsze dla wszystkich starcza. Ja wcale nie mówię, że we wszystkim jesteśmy najlepsi, broń Boże. Jest mnóstwo doświadczonych samorządowców, którzy naprawdę też stają na głowie, żeby swoje gminy podnieść do pewnego poziomu. I ten poziom widać. Ja ostatnio miałem delegację gminy Wiązowna, gminy, która graniczy z miastem stołecznym Warszawą. I oni byli zaskoczeni. Myśleli, że przyjeżdżają do Polski C, a powiedzieli wprost. Macie infrastrukturę ładniejszą od naszej. Wasze szkoły, świetlice, remizy.
jak zobaczyli 15 samochodów, które nam się udało nabyć za mojego w cudzysłowie panowania w tej gminie, no to byli zszokowani. Nie? Ale jeszcze jedno, jak zobaczyli prywatne posesje. Oni byli zaskoczeni, skąd ludzie tutaj na tej biednej Galicji mają tak duże środki, że budują tak piękne domy, tak pięknie to utrzymują. Bo dom może nie musi być najpiękniejszy, ale obejścia naprawdę mamy przepiękne i oni byli zaskoczeni. I to jest właśnie to, że czasem stereotypy po prostu są złe i że trzeba wykorzystywać wszystkie możliwości, jakie pojawiają się. To teraz nawiążę do jeszcze jednego pytania. Dlaczego warto głosować właśnie na Pana i czy nie obawia się Pan, że ludzie będą chcieli zmian? Na pewno jakaś tam obawa istnieje, bo przecież ja nie mogę powiedzieć, że jestem najlepszy, nie do zastąpienia, że zawsze jestem uśmiechnięty. Ja nie należę, mówiąc szczerze, do ludzi takich bardzo komunikatywnych, który raz zobaczy, już jest przyjacielem wszystkich. Nawet unikam, że tak powiem, takiej bliższej zażyłości, żeby się nie dać na swój sposób związać jakimś grupom, czy jakimś tam interesów, czy grupom społecznym. Jestem bezpartyjny, więc też mi wszystkie partie dosyć niechętnie traktują, bo dlaczego nie jesteś z nami? Skoro nie jesteś z nami, to jesteś przeciwko nam, co mnie troszeczkę bawi. Ja naprawdę nie chcę się bać w wielką politykę. Wielka polityka nie się rozgrywa na poziomie województwa i centrali. Ja chciałbym po prostu szanować każdego. Przykład, współpracuję dosyć blisko z panią poseł Anią Schmidt-Rodziewicz i ona nam pomaga po prostu w niektórych przypadkach. A trudno mi się dogadać na przykład z naszym senatorem. Sprawa jest znana, niestety tego szerzej tutaj rozciągać. Dlatego tutaj, no, w czym jestem lepszy? Tak brzmiało pytanie? Czy podobnie. Dlaczego warto na mnie A zagłosować? Dlaczego warto na Pana? Bo to są lata doświadczenia, powiedzmy wprost. No, ja żyję tą gminą, doświadczenia zarówno praktycznego, jak i teoretycznego. Ja 15 lat zajmowałem się na uczelni teorią administracji, miałem wykłady ze studentami i uczyłem ich samorządu, więc potrafię to przelać na praktykę. Mamy szereg rozwiązań, na przykład te działki, chociażby użytkowanie, te zwolnienia podatkowe, inne, które po prostu ułatwiają życie ludziom, a z drugiej strony nie zauważają gminy, więc myślę, że to jest ten plus. Doświadczenie, zaangażowanie, wykształcenie kierunkowe, bo proszę Państwa, wójt to tak naprawdę nie taki polityk jak menadżer, zarządca, jak gospodarz po prostu, który musi mieć serce do tego, co robi i musi mieć stosowną wiedzę. No, powiedzmy sobie wprost, ja się tego uczyłem dosyć długo i jeszcze się uczę. I myślę, że to mi daje przewagę nad moim przeciwnikiem, nie ujmując temu panu niczego. Mieszka w Jarosławiu, tutaj ma dom, ale tak naprawdę to na przykładzie chociażby jednej ze sesji, gdzie pytał, czy postulował zrobienie drogi z Radawy do Cetuli, która już od 10 lat istnieje, bo nie wiedział, że taka droga jest, po prostu nie zna tej gminy. Nie chcę go krytykować dla zasady, bo jest przeciwnikiem moim, ale myślę, że mając średnie wykształcenie, z tego co wiem, chyba rolnicze i doświadczenie jednej kadencji jako radny w samorządzie, to naprawdę za mało, żeby porywać się na kierowanie największą gminą w danym województwie przemyskim. Gminą, która dodatkowo ma właśnie tą Radawę, w której w ciągu 10 lat odwiedziło nas milion osób. No, i tam jest dziesiątki poważnych problemów. Gmina, która de facto też, no to powiem nieelegancko, ale miała pewne zaległości i musiała doganiać innych. Także jest to naprawdę dosyć trudna gmina, ale z drugiej strony wspaniała, bo ma szerokie możliwości. Ale konfrontacji Pan się nie boi, bo z tego co słyszałam, ma odbyć się debata już w najbliższą niedzielę. Jak najbardziej. Zapraszam mojego przeciwnika do fotelu wójta. Zapraszam wszystkich mieszkańców i Państwa do takiej debaty, którą chcemy zrobić w najbliższą niedzielę, gdzieś w godzinach popołudniowych, to jeszcze potwierdzimy. I chciałbym, żeby właśnie przy udziale kamer, przy udziale mieszkańców, czy każdego, kto zechce tam przyjść, ale również z udziałem kandydatów do Rady Gminy, z mojego komitetu, z innych komitetów, do Rady Powiatu, czy nawet do województwa, podyskutować o sprawach tej gminy, nawet podyskutować szerzej o sprawach, chociażby na przykład Radawy.
Jestem za to atakowany, że wszystko na Radawę, co jest nieprawdą, ale też zastanowić się, czy nie mamy moralnego obowiązku rozwijać tej Radawy, tak jak powiedziałem. A to już nie jest tylko sprawa tej gminy, to jest sprawa tego powiatu i tego województwa i nawet tego kraju, bo teraz z tej Radawy korzysta wiele osób. Więc tematów jest wiele, pewnie się nam nie uda wszystkiego przedyskutować, ale może ludzie by chcieli i uważam, że mają prawo posłuchać, co sądzimy, co planujemy, jak widzimy przyszłość, po prostu, jeżeli nam się powierzy ten mandat. Dziękujemy za rozmowę. Rozmawialiśmy z Marianem Jerzym Rozmiarem, który ubiega się o reelekcję na stanowisko wójta.